Oficjalnie jesteśmy partnerem reprezentacji Polski. Nieoficjalnie jesteśmy na ty, tyskie. Witam Was serdecznie, kochani. Jest wiara w narodzie, mam nadzieję, biało-czerwona przed mistrzostwami Europy, które rozpoczynają się już 14 czerwca w Monachium wielkim meczem Niemcy-Szkocja. Natomiast te nasze serduszka już będą bić. Bo dwa dni później w Hamburgu Polska mierzy się z reprezentacją Holandii. To będzie pierwsze spotkanie Biało-Czerwonych. My postanowiliśmy spotykać się z wami w takim cotygodniowym formacie, dyskutować o reprezentacji Polski i tylko o reprezentacji Polski, oczywiście gdzieś też przez pryzmat naszych rywali. I, I też chcemy do tego programu zapraszać ludzi, którzy w piłkę kopali albo dobrze, albo bardzo dobrze, a na pewno na poziomie reprezentacji Polski, bo, bo myślę, że znają to napięcie wynikające z tego, że reprezentuje się swój kraj, zwłaszcza na wielkich imprezach. Dzisiaj z nami były kapitan reprezentacji Piotr Świerczewski. Witamy serdecznie. Dobry, witam. Jest z nami też były reprezentant Polski, który gościł u nas często. Doskonale go znacie, Marcin Rzewłakow. Dzień dobry. Miał być Tomasz Iwan, tak jak powiedziałem, na wstępie spóźnił się na samolot do Korei w myśl decyzji Niemiec. Spóźnił się na bali chyba też na samolot albo coś. No się tak spóźniał, wiesz, na te samoloty. Tylko nie wiem, czy się do tej Korei to się spóźnił przez decyzję Zbigniewa Bońka, czy, czy przez Jerzego Engela. To pewnie pozostanie jakąś taką tajemnicą poliszynela, ale poważnie to jakiś problem z plecami golfisty Iwana się pojawił dzisiaj, więc musiał trafić do doktora na konkretną godzinę. Wybaczone, rozgrzeszone, zapamiętane. Będzie zaproszony do któregoś z następnych programów. Słuchajcie, zanim przejdę do jakby detalicznego spojrzenia na reprezentację, na poszczególnych piłkarzy, to zapytam was tytułem wstępu: co czuje zawodnik dwa miesiące przed turniejem, z taką świadomością, że jadę na wielką imprezę? Ty tego, Marcin, doświadczałeś przed Koreą? Piotrek, myślę, że doświadczał tego dwa razy jadąc do Korei, a 10 lat wcześniej, szykując się do igrzysk olimpijskich w Barcelonie. Czy taka codzienność zawodnika, gdzie gra w sobotę, niedzielę, czasami piątek, mecz ligowy, te sprawy reprezentacyjne, te sprawy turniejowe, one są absolutnie jakby wyłączone z myślenia, czy, czy jednak człowiek ma styl u głowy, muszę się zaprezentować dobrze, muszę mieć miejsce w składzie, muszę trochę uważać, żeby nie złapać kontuzji, bo... No bo za dwa miesiące jest turniej i to mnie może wyłączyć. Ja myślę, że ma. To też zależy od statusu danego zawodnika w danej reprezentacji. A ja byłem tym, który czekał na miejsce albo Olego, albo Kryszała, więc ja się musiałem bardzo pilnować. I dla mnie to było bardzo ważne, żeby tych minut było jak najwięcej. No ja pamiętam, że to był okres Excelsior muscrun i ja raczej nie bałem się, że nie będę wychodził, ale chodziło mi o to, żeby grać pełne mecze i żeby statystyki wyglądały tak. Że na tego pierwszego wchodzącego cały czas, cały czas pracuje, i, a może na coś więcej. Jak pamiętam, chyba skończyłem z 16 bramkami. I ostatni mecz to już taki mecz trochę odpust. Dla oni nic żeśmy nie grali, nic nam tam za bardzo nie, nie, nie groziło. Pamiętam, że mówiłem sobie, że muszę strzelić bramkę, bo to będzie oznaczało, że poważnie podchodzę do zagadnienia i że trener może wyczuje, że też. Prowadzę się tak, jak powinienem się prowadzić przed mistrzostwami świata. Udało się strzelić bramkę, więc sezon zakończyłem tak szczęśliwie, bo bez kontuzji. I z takim kątem uczciwym: 16 bramek to wydaje mi się, że jak jedziesz na, na kadrę i jesteś tym ja to, pierwszym rezerwowym, ja to sporo. To jest... 16 bramek. No, no wiesz co, tak, Robert rozmuchał tak z niektórymi zawodnikami, ale że to... dzisiaj to już. Tam, on liczy chyba od 20. Marcin tak naprawdę, na, 90, 99, pamiętam, tak, na 99%. Na 99,99% jestem przekonany, że Piotr Świerczewski nie pamięta swojego ostatniego meczu ligowego przed mistrzostwami świata. <laughs> nie, to, to, to na 100% nie, nie pamiętam ostatniego ligowego meczu przed mistrzostwami świata, ale tak jak Marcin wspominał, z tyłu głowy masz. To, że jedziesz, ale cały czas przygotowujesz się do tych meczów, jednak ligowych, żeby w nich się pokazać, ale chyba bardzo ważną rzeczą jest, o której wspomniałeś, to też myślisz, żeby nie złapać kontuzji. Bo jedziesz, niby jedziesz na te mistrzostwa, ale kontuzja. Może ci ten bilet. No nie zaprać. wiem, no, ale miałeś to z tyłu głowy przy każdej piłce stykowej, że, 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 że nie wiem, nogę odstawię. Jak już no bo grasz, pamiętam, rozmawialiśmy kilka razy. wydaje mi razy. Się, że jak już grasz, to nie myślisz o tym. Jak już grasz, to jest adrenalina, idziesz na całość i są tacy zawodnicy, między innymi jak ja, który mało kalkuluje. Jak już gram i walczę, to walczę na całego. Oczywiście w, w meczu piłkarskim. Natomiast no w walce, jak walczę, to też na całego. No tak widzę, że wiesz, kiedyś miałeś większe nogi, teraz przejść do studia, krótka koszulka, to... Nie, to jest żona większe, mi wybrała znowu, ręce. mi wybrała, w, nie wiem, 60 stopni <laughs> i te rzeczy są coraz mniejsze, zamiast normalnie wyglądać, to widzisz. Ale wiesz co, za to jest też ciekawy temat, który myślę, że, bo ten program też, też myślę, że obejrzą młodzi zawodnicy i, i zawsze gdzieś tam tłumaczyłeś ludziom, że żeby nie złapać kontuzji takiej mechanicznej... To nie, to nie można mieć zawahania w, tej, w tych piłkach tak stykowych i, i w tej walce. Najwięcej kontuzji jest wtedy, kiedy właśnie podchodzisz do, do takiej piłki stykowej i tak na, ja to powiem na pół gwizdka, ale tak nie na 100%, przykładasz nogę i wtedy ci tą nogę właśnie coś się oderwie, bo, bo, nie, bo nie idziesz na całość. Nawet jak się dwie zdarzą nogi mocno, twardo i obydwie. No oczywiście, to będzie stłuczenie, ale nie będzie kontuzji. Ja w swojej karierze Miałem w zasadzie może jedną kontuzję naderwane wiązadło boczne i tylko dlatego, że wsadziłem nogę tak, tak od niechcenia, bo i wtedy mi właśnie... Jaka się... to była przerwa? Wiązadło boczne naciągnięte to jest przerwa trzy miesiące. Trzy miesiące nie grałeś? No to byłem już w Polsce, to nie grałem, w ogóle nie grałem. <laughs> okay. Z tymi pojedynkami jest jeszcze tak, z tymi stekowymi, styk, że ten, który trafia pierwszy w piłkę zazwyczaj przegrywa, ten drugi. Ta noga, która druga trafia na, na piłkę, zazwyczaj zostaje, piłka zostaje przy, przy nim albo wygrywa pojedynek. Ja też pamiętam, na to zwracałem uwagę, chociaż jak jest piłka stykowa i czuję, że na przykład wygrasz ten pojedynek i idziesz do stuprocentowej sytuacji, to tam Mateusz nie ma kalkulacji. To jest zew natury i tyle. Ja pamiętam przed treningiem, co robisz, rozciąganie, jakieś takie tak. przygotowanie do treningu i po treningu. To to było coś takiego, taka dodatkowa marża, którą dokładałem, żeby to ciało było przygotowane i zregenerowane po wyścigu. Słuchajcie, ponieważ będziemy rozmawiać o sprawach poważnych, ale też od czasu do czasu w tym programie chciałbym, żebyśmy się pośmiali i wykorzystali to, o co pyta nas czat. Pozdrawiamy serdecznie. Jesteście z nami, dajcie łapkę w górę. Pytają Piotrek ciebie, czy wyszedłbyś na solo z Gonzalo Fejo i, i czy miałbyś szansę? Myślę, że on by nie miał szans. <słuchaj> <słuchaj> po pierwsze, jest chyba niski z tego co zauważyłem. To po pierwsze po drugie, no, chyba nie ta waga, bo mi się to tak jak widać przytyło lekko. Po trzecie, nie wiem, czy on trenuje. On no, musiałby naprawdę już trochę trenować, bo już parę lat jestem w tym drugim moim zawodzie przygotowany, więc raczej nie daje mu szans. Fajny facet, dobry trener i niech tak zostanie. Okej, okay, dobra, czyli mamy załatwiony temat ewentualnej walki we frikowej organizacji Świerczewskiej Fejo. Tej Piotrek się widzi w roli stuprocentowego faworyta. Ale ja... może super superbet, może zawsze jakieś tam obstawianie. Tak, tak, natomiast <laughs> tak. wiesz co, no, jeszcze chciałem was zapytać o ten taki ostatni okres turniejowy, bo ja nie pamiętam dokładnie tego Twojego okresu przed Igrzyskami Olimpijskimi, natomiast doskonale pamiętam ten czas przed Mistrzostwami Świata w Korei. Ty byłeś spokojny o swoją formę, o formę kolegów, bo pamiętam, że też zrobiłeś sobie tutaj taki rekonesans, z tego co pamiętam, na Mazurach. Przegląd sportowy dał takie romantyczne Twoje zdjęcie z żoną i zatytułował to Ostatni Pocałunek, kiedy już wyjeżdżałeś na... Nawet nie pamiętasz. Nie pamiętam, ale wiesz, wracam do tego z, trochę z sentymentem, oglądając takie, wiesz, Ostatni Pocałunek, bo to takie wyglądało. Od tego Teraz czasu już jedziemy... ona nie pocałowała. Nie, pocałowała mnie wiele razy jeszcze, pewnie pocałuje. Natomiast wracając do tych czasów, to ja mam takie wrażenie, że że to było takie trochę historyczne wydarzenie, bo po 16 latach jechaliśmy na mistrzostwa świata, na które no, nie byliśmy faworytem i nie byliśmy też jakby faworytem grupowym, że no, byliśmy chyba z trzeciego koszyka, dobierani do, do, do tej grupy I, i wtedy się wow robiło wokół naszej reprezentacji, że jedziemy w końcu na jakiś wielki turniej. Natomiast teraz to po pierwsze, Dużo łatwiej dostać się na turniej, no nie w tym przypadku, jaki w ostatnim była re, nasza reprezentacja. Dlaczego nie? No bo. Dostała się po no, dwóch meczach barażowych, ten... ale jest dużo łatwiej. No bo dużo zawaliła, natomiast no, regulamin no. się nie zmienił. 24 drużyny grają w Mistrzostwach Europy, pamiętacie, no jednak. No 24 e... w Mistrzostwach Europy. Pamiętaj, a... że w tamtym ja grałem... czasie. Pamiętaj, że w tamtym dwustu, czasie. Chyba. No tak, i pamiętaj, że w tamtym czasie jednak zdecydowanie łatwiej było dostać się mimo wszystko na Mistrzostwa Świata niż na tak. Mistrzostwa Europy. W tej chwili to się, to się zmieniło i za chwilę nas dopiero będzie czekać ciężka batalia przy założeniu, że nastąpi. Puenta pewnego pokolenia, bo zobaczymy, kto z tych zawodników jeszcze przystąpi do eliminacji mistrzostw świata, i ten regulamin jest jednak dosyć trudny dla, dla narodowych reprezentacji. Ty uważasz, Marcin, że to jest w głowach, w tej chwili zawodników, że za 60 kilka dni jest pierwszy mecz na, na euro? Mówimy o wszystkich no. szerokiej, szerokiej kadrze, czy? Nie, no generalnie mówię jakby o takim podejściu, bo yy, tutaj nie wiadomo właśnie o co się bardziej bać, czy o miejsce w składzie, czy o uraz. No ja powiedziałem, że to wszystko zależy od, od statusu zawodnika. No, Roberts to myśli o tym, żeby nie było, nie było kontuzji. Wojtek Szczęsny... Yy. Wydaje mi się, że Piotrek Zieliński tak samo myśli o tym, żeby jak najlepiej się do tego przygotować, A żeby ja, ja nie, nie, nie zblokować się jakoś mechanicznie. Że Robert Natomiast... nawet z kontuzą pojedzie. No, że jest Natomiast... nie tyle piłkarzem, ale też autorytetem dla tych chłopaków. Kto? No Lewy. On bo... no, no, no tutaj... no, no jak będzie miał kontuzję, to też pojedzie. Ja bym go wziął... Dlatego, że jest kapitał. Ale oby nie. żeby nie miał natomiast, natomiast dla mnie są piłkarze, którzy muszą dbać o treść meczów. Nie tylko wyrabiać minuty, czy motogodziny na, na boisku, ale tam za tym muszą się kryć jakieś, jakieś statystyki. No. Dla mnie Buksa i Piątek. Oni wychodzą na mecze po to, żeby i w nich dobrze zagrać, i coś przynieść drużynie sobie i trenerowi. Więc no, różne podejście. Natomiast dla mnie świadomość piłkarzy dzisiaj jest jeszcze większa niż za naszych czasów. Ja miałem wrażenie, że my nie byliśmy reprezentacją lepszych piłkarzy niż ci, którzy przez 16 lat próbowali. Mam wrażenie, że reprezentacja Romka Koseckiego. Mogłaby sobie z nami poradzić, z naszą reprezentacją, natomiast my mieliśmy większą, większą świadomość. Już większą świadomość, inne podejście. Przyjeżdżali piłkarze z, z, pewnych, z pewnych klubów, przynosili, przywozili do, do szatni trochę więcej takiej kultury i troski o, o swój zawód. Nie byli tylko piłkarzami, ale o to, o to swoje ciało już nie dbało się przez 2,5 godziny, ale dbali przez 6 godzin. Dzisiaj mam wrażenie, że Definicja treningu jest jeszcze bardziej rozbudowana. Już nie mówię o tym, że, że niektórzy mają tam trenerów snu, ale dzisiaj to, co jesz, to, jak odpowie, odpoczywasz, co następuje po czym, to już jest też treningiem. Więc... Ja bardzo planuję higienę życia i podporządkowanie wszystkiego pod wykonywany zawód. Natomiast dalej twierdzę, że trzeba mieć szereg predyspozycji, żeby dobrze grać w piłkę i na samym końcu no to od 10 godzin treningów i trenera snu wolę jednak kogoś, kto ma silną psychę i umie prosto kopnąć piłkę, bo na samym końcu jest mecz, jest stawka, jest treści i trzeba się obronić. Nikt cię nie rozliczy z tych 100 godzin treningu. W tygodniu, czy z tego, że po prostu przespałeś się dobrze 9 godzin bez tego czerwonego światełka, bez telewizora w sypialni i, i, i spałeś tym snem głębokim. Na przykład 9 godzin, a nie, a nie wróciłeś trochę za późno do domu. Pytanie do Piotrka, bo myślę, że wielu tutaj już naszych ekspertów, ponieważ nie było cię dawno u nas, a to jest też ciekawy temat. Wojciech Kowalczyk zapytany o to, przyjmujemy stan naszej reprezentacji, którą obserwujesz dziś, jej atuty i jej deficyty. Jak zapytaliśmy Wojtka, kogo z waszej drużyny olimpijskiej umieściłby dzisiaj w tym zespole, żeby podnieść jej jakość, wskazał Marka Koźmińskiego. Trenera Engela, obserwującego, obserwującego jakby rzeczywistość dzisiejszej reprezentacji, na to samo pytanie trener Engel odpowiedział Radosław Kałużny. Prawdopodobnie chodziło mu o bramki zdobywane ze środka pola, w tym w biegnięciu w pole karne. Zapytaliśmy Marcinę, Ty wskazałeś. Jacka Krzynówka. Jacka Krzynówka i Jurek Dudek powiedział: Parę środkowych obrońców, bo brakuje nam stabilizacji. Ty sobie możesz wybrać albo drużynę olimpijską, albo drużynę Engela i patrzysz na dzisiejszy stan posiadania reprezentacji Polski. Jednego piłkarza możesz włożyć do, do dzisiejszej kadry, żeby podnieść poziom. Kto to jest? Hmm. Tak, patrząc się na, na to, czego nam brakuje na dzień dzisiejszy. To chyba bym do środka obrony wsadził jakiegoś środkowego obrońcę i byłby to piłkarz, który był trochę niedoceniony, ale najlepszym obrońca według mnie, no jeden z najlepszych w Polsce, Tomek Łapiński na przykład. Łapa. Zakręcił był wąsikiem, czytał grę niesamowicie, był szybki, jemu nikt nie uciekł. No, niesamowity zawodnik. A to jest prawda, że, że praktycznie z waszej drużyny. Tylko Kowal miał jakiekolwiek szanse, żeby, żeby wygrać z nim jeden na jeden? Bo był szybki Kowal i taki nie wiadomo jaki, ale Kowal był niesamowity. Kowal sobie nawet nie zdawał sprawy, jaki on miał potencjał umiejętności. Szybkość i takie jego niby proste zwody, ale bardzo skuteczne. Że to był zawodnik do największych klubów Europy. Oczywiście Wojtek się prowadził, jak się prowadził, bo nie mieliśmy tej świadomości. Ja też się nie prowadziłem może najlepiej, ale może trochę lepiej niż Wojtek. Ale Tomek Łapiński, tak jak mówimy o, 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 o tej jednej osobie, która by mogła wspomóc naszą reprezentację, to wydaje mi się, że, że Łapa byłby tutaj chyba idealny. Albo Tomek Wałdoch. No jeszcze mamy Jacka Bąka, jeszcze Też mamy, powiedzieć, że na przykład Jeszcze nie. mamy wielu Tomasz zawodników. Tomasz Łapiński był zawodnikiem ale był... szybszym od zawodników ofensywnych? No, był tak metrach. dynamiczny, tak potrafił czytać grę I, i dziwię się, że on nie zrobił jakiejś takiej wielkiej Jeden 1 na jeden, ale to dwa na jeden z łapą podobno wygrać, to by było ciężko. To ja mam wrażenie, że w Ja się dziwię, Widzewa, że on nie to... zrobił jakiejś wielkiej kariery w Europie. Pierwszy... Znaczy, nie, no to wiecie, to też wynikało z, z tej słynnej wycieczki, chociażby do Paragwaju, gdzie samolot spadał y, za kadencji Janusza Wójcika, gdzie tam przegrywaliśmy, przegrywaliśmy jeden mecz chyba z Paragwajem, wysoko 0-4. I Tomek Łapiński od tego momentu przecież nie wsiadł już nigdy do samolotu. Przecież on nawet na Wembley jechał no. samochodem, kiedy graliście eliminację do. Do Euro 2000. No, cała drużyna leciała, wtedy jeszcze nie było autostrady jakby prostej do kanału La Manche, tylko, tylko trzeba było jechać gorszymi drogami i samochodem. Szczerze to nie pamiętam. Czy on tam był na Wembley? Był. W którym meczu? Chyba był. Się że był. To zaraz sobie sprawdzimy. Czad to nam pewnie pierwsze odpowie. Dobra, Bo... czyli wstawiasz Łapińskiego. Wstawiam Łapy. Naprawdę no, niesamowite. No, dla mnie on powinien... Najlepsze kluby Europy. A to no, taki był Twoje twoje jeszcze spojrzenie na to, co zobaczyłeś w konfrontacji z Walią, bo my tutaj o tym kilka razy rozmawialiśmy z Marcinem, z innymi ekspertami, przemililiśmy temat, jak, jak to spotkanie, w ogóle jak te, te mecze pod, pod okiem Michała i pod batutą Michała probierza wyglądają w twoich oczach? Przede wszystkim poprawiona jest organizacja gry. Już teraz widać, że ta reprezentacja wie, czego chce. I w obronie i w ataku jesteśmy przygotowani na przyjęcie przeciwnika, na własnej w własnej strefie i my jesteśmy przygotowani, bo pamiętajmy, że jak ich przyjmiemy, to jesteśmy na możemy od razu kontrę wyprowadzać. I my wiemy, czego chcemy. Teraz za Michała Probierza. Oczywiście to jest który mecz Michała? Trzeci? Nie, no Michał nie. Pię piąty? Sześć. Sześć. Sześć w tej chwili. Mhm. Sześć meczów, ale już to widać, że ta drużyna organizacyjnie już coś, coś, coś robi. To, to widać. Jak był za tych, przepraszam, ale Portugalczyków, to normalnie to ja nie wiedziałem. Czy my jesteśmy w obronie, czy w ataku, my gramy ośrodek boiska, Nikt nie gra o środek wojska, bo środek boiska się nie gra. Dzisiaj nie się no, gra chyba, chyba mimo albo Pesingiem. albo. Wszystko w obronie. nie można porównywać sołzy do, do Santosza. No to jest w ogóle to, to jeden i drugi, no ale. No nie no, za Sołzy nie graliśmy tak brzydko w piłkę. Brakowało trochę wyniku. Natomiast no Santosz to, to, to była w ogóle jakaś to, to, dziwna era polskiej. To nie wiem, w co graliśmy. No, graliśmy bardzo niezorganizowani byliśmy i teraz przede wszystkim co jest widoczne, organizacja gry. To jest widoczne. W meczu z Walią oczywiście pamiętajmy, że to jest sport. Przeciwnicy nasi też są przygotowani, też ma, potrafią grać w piłkę. My ich przyjmujemy, my gramy. my w, Mamy lepsze fragmenty gry, gorsze fragmenty gry, ale wydaje mi się, że z przebiegu tego meczu zasłużyliśmy na zwycięstwo. I rzuty karne, no to już tam oczywiście też trzeba umieć strzelać, bo to, to nie jest tak, że to jest loteria. To nie jest loteria. Ty zostawałeś ile razy po treningu, żeby strzelać rzuty karne. Ja nie zostawałem, bo ja uciekałem. Od, ja się bałem rzutów karnych. Dla mnie to może była loteria. Uda się albo się nie uda. Nie, no Piotrek, ja się z tą Ale że to jest sztuka... ty byłeś przygotowany na karne. Sztuka utrzymania nerwów i, i tą Oczywiście. sztukę my żeśmy wygrali z Walią. Tak. Zastanawiam się, czy patrząc na scenariusz meczu z Walią i poziom przeciwnika, z którym graliśmy, czy jesteśmy w stanie zagrać inaczej mecz. Czy Ale my... inaczej lepiej? Bo gorzej się da. Inaczej. Pokazaliśmy Inaczej że... na przykład być, osoby, być drużyną, która dyktuje warunki. Albo która od początku atakuje, próbuje dominować. Bo Jedziemy Piotrek, mi się wydaje, Europy. że my dzisiaj możemy zagrać tylko tak, jak zwalił. To znaczy przyjąć tak. przeciwnika, przyjąć tak. warunki. Jesteśmy Ale drużyną jest i potencjałem na 3-4 akcje w meczu. Jeśli coś strzelimy... To próbujemy wybronić. Czasem stały fragment gry pomoże podrasować Ale wynik. Jesteśmy przygotowani na to, i no to, to umiemy robić. To, to się, tu I się to zgadza. Michał naprawdę przygotował. My wiemy, że my nie mamy reprezentacji, która może rywalizować sobie. O, choć wyjdziemy i z Francją zagramy równy mecz. Nie zagramy. My, ty, my tylko tymi fragmentami możemy im szczelić bramkę. Stałym fragmentem gry, dobrym kontratakiem. Myślę, że atakiem pozycyjnym to tam nie podejdziemy. Do Holandii i do Francji, to nie podejdziemy, że będziemy wy, wymienimy 20 podań i będzie to pięknie wyglądało. Tutaj jakby mnie. Mi że też, Michał probierz, naprawił atmosferę szatni. Widać jedność. Naprawił głowę. Mhm. Tych chłopakom, naprawił głowę, powiedział im, co macie robić. Te fragmenty gry są przygotowane. I jestem przekonany, że takimi, że, takimi rzeczami będąc nami w czasach Europy, my możemy. Strzelić bramkę i może nawet wygrać mecz. Bo to nie jest powiedziane, że jak ktoś będzie miał 70% pod posiadanie piłki, to na pewno wygra mecz. Statystyka to jest statystyka, ale. No bramki są no, bramkami. Wczoraj, wczoraj tak naprawdę dużo nie brakowało. Znaczy dużo i niedużo. No. Do 83 minuty kilka fantastycznych interwencji Łukasza Fabiańskiego. Było 0-0. Sama końcówka, dwie zmiany Czabiego Alonso wejście Hoffmana Bonifejsa. Ostatecznie dało zwycięstwo Leverkusen 2-0. To są bramki zdobywane w ostatnich 7 minutach. Natomiast no, statystyki są porażające. 32-1 w strzałach w rywalizacji Leverkusen-West Ham strzały celne 11-1 Leverkusen. 11-1 i 32-1. Tak wygląda statystyka. No Pewnie niewiele brakowało. Trochę mniej szczęścia. Może trochę gorszy nos trenera ze zmianami, z zarządzaniem meczem. I, i skończyłoby się 0-0 przy takiej dysproporcji. Statystyka. Kochani, zachęcamy Was, żebyście odpowiedzieli na czacie na pytanie, które Wam zadajemy. i Jakim wynikiem skończy, ale nie konkretnym, tylko jak skończy się... I kto wygra mecz pomiędzy Polską a Holandią w Hamburgu? Czy Polska, czy Holandia? Czy też stawiacie na remisik pod koniec programu? Zobaczymy, czy jest wiara w narodzie. Czy jednak patrzycie bardzo analitycznie? Czy tutaj sądzicie, że na początek turnieju lepiej dwóch rannych niż jeden zabity, jak mawiał były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej? No bo jednak, jak przegrywasz pierwszy mecz na turnieju, stawiasz się automatycznie pod ścianą w perspektywie drugiego meczu. Ja myślę, remisik byłby. Były dobrze. No, Remisiek remisik tak myślę, że był w zasięgu naszym z Koreą. Tak się wydawało. I, i my tam poszliśmy na początku dosyć szybko, a potem nam brakło paliwa. I, I dosyć i już, szybko żeśmy spadli. I już nas szybko tam, powiedziałbym, spacyfikowali. Panie Piotrze, ja tutaj chciałem tylko panu powiedzieć, że Jacek Zieliński, Tomasz Łapiński, Krzysztof Ratajczyk to byli nasi trzej y, stoperzy a, okay, na Anglii. Mówimy meczu na Anglii za trenera Wójcika. Tak, co jechał Tomek okay. samochodem. Wczoraj oglądałem mecz polska Anglia. Mecz za trenera prawdopodobnej Strijlała, 93 rok. To było mhm. związane z moją przygodą, co, co to zdjęcie było do FIFA. A bo ty się sądzisz, tak? Nie sądzę się jeszcze, ale szukam jakby rozwiązania, jak to zrobić, żeby było dobrze. Ty byłeś pierwszym zawodnikiem razem z Davidem Platem na okładce FIFA? Tak. Niezapłaconym. Przynajmniej ja byłem niezapłaconym, ale jeszcze może być taka sytuacja, że ktoś z polskiego związku bo to były takie, takie czasy, gdzie. Nikt nie wiedział, jak, jak się do tego dobrać. No, ktoś zrobił zdjęcie, ktoś je sprzedał. Ja nic nie wiedziałem o tym, więc może ktoś tam sobie przytulił jakieś pieniążki. Natomiast wczoraj sprawdzałem z jednym z prawników, czy ten mecz, bo to jest, jest też ważne, czy to było zrobione w Polsce, czy jurysdykcja prawna polska, czy angielska. I doszliśmy do wniosku po koszulkach, które żeśmy rozgrywali, że ten mecz był w Anglii i dlatego wczoraj oglądałem urywki tego meczu. Y, który był na y, Wembley i urywki tego meczu, który był y, na stadionie w Chorzowie. W Chorzowie na pewno para środkowych obrońców to był Roman Szewczyk, bo był kapitanem i, i Lesiak. Andrzej Lesiak. Natomiast y, y, na Wembley nie pamiętam dokładnie, ale kapitanem nie był Romek Szewczyk, y, tylko był Roman Kosecki. Hmm. Czyli była jakaś zmiana. Natomiast Ja się tylko przyglądałem koszulką, bo dla mnie było ważne no to ja ci tylko Chociaż powiem, cię zdziwiłem, nie? że oglądałem ten To jest strasznie stary, jak ty w 1993 roku no. grałeś z Anglią. A dzisiaj mamy. Miałeś Ale wygląda młodo. Słuchaj, yy, ale my wtedy wyszliśmy na trzech stoperów Zieliński, Łapiński, Ratajczyk, tak. na Wembley. I na trzech także graliśmy w, w tym? W olimpijskim. W, w Chorzowie, na, no, w meczu z Anglią. Ale to mówisz, że strajlała jeszcze Andrzeja. To był Andrzej Strajla. Tak. A tu już ja tak. mówię o meczu Wójcika. Jacek Bąk był ustawiony ekstra na Skolsa. Który strzelił chyba... Trzy bramki strzelił w tym meczu, a ty grałeś na prawej pomocy. Z tego co tutaj widzę, chyba cię w przerwie zmienił Tomasz Kłos, też tak. jako prawy pomocnik. Także wiesz, wiesz jak to było? To było po tym meczu 0-5 Pawła Janasa w młodzieżówce. Janusz zmienił kompletnie koncepcję. No to już ja pamiętam, i... bo ja chyba byłem wtedy Beweren. Mieszkający w Holandii, ja to oglądałem ten mecz, czekałem na ten mecz nad, nad morzem. Ten był strasznie za, za Polską. I dla mnie każda transmisja i odrobinę albo polskiej twarzy, albo, albo Warszawy, to był jak łyk świeżego powietrza, więc ja ten mecz doskonale. A, ten mecz to nas zniszczyli, nas zniszczyli jak licy, ale jak oglądałem urywki ze stadionu yy, yy, naszego śląskiego. To naprawdę graliśmy niezłe spotkanie. Mieliśmy mieli tam jeszcze, szczelili bramkę. Adamczuk szczelił taką bramkę, bo wczoraj oglądałem, dlatego to pamiętam. Ja mam słowo pamięć ogólnie. Szczelił takim lobem, trochę przypadkowo, ale szczelił bardzo ładną bramkę. Natomiast Marek Leśniak miał jeszcze dwie okazje. No pierwsza na pierwsza ta słynna Jezus, Maria Darka Szpakowskiego. I no, je, źle wybił i podał mu po prostu i on sam na sam. Kiotrek, zaprosimy Cię do magazynu archiwalnego, przechodzimy teraz już za do, do spraw za bieżących, natomiast zobaczcie jak wyglądały te inauguracje naszych turniejów na, na wielkich imprezach. Co się okazuje? Tylko dwa razy zaczęliśmy turniej duży od zwycięstwa, bez podziału na Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata, to był 74 rok drużyna Kazimierza Górskiego, wtedy pokonaliśmy Argentynę w tym pierwszym meczu 3-2. No, i drugi raz to się udało na Mistrzostwach Europy Adama Nawałki, kiedy naszym rywalem była Irlandia Północna. Arkadiusz Milik strzelił wtedy, wtedy gola, a tak, no to jednak to były ile? 3, 4, 6 porażek i 5, i, 5 razy, i 5 razy remisik. No i też od tego remisiku, zobaczcie, zaczęliśmy z Meksykiem na mundialu w Katarze. No i to też jakaś była przepustka, jakby do. Do dalszej rywalizacji grupowej, do pewnych wyliczeń Marcin Matematycznych, ostatecznie do wyjścia z grupy. Już tam abstrahując od tego, czy biegaliśmy za tymi Argentyńczykami, żeby nam nie strzelali kolejnych goli. No tak jak powiedział Piotrek, no, ten jeden punkt to jest pokrzepiający i statystycznie on cię, on cię buduje. No, nie zatrzasnąłeś sobie drzwi w pierwszym meczu i do tego drugiego meczu podchodzisz jeszcze z optymizmem, jeszcze trochę się pompujesz, a, a nie wymyślasz sobie też, taką historię. Też, no, tylko, że już masz jednak. Ten nóż na szyi, że wiesz, albo wracasz po drugim meczu, albo. albo bo, bo nawet przegrywając, gramy drugi mecz z Austrią zakładamy, że wygramy. No to jeszcze gramy trzeci mecz z Francją, który będzie bardzo trudny, ale też możemy. No to ja, ale patrząc na reprezentację, w, w będziemy uważam, że będziemy rywalizować. Super, nie. Super. Dla mnie ten pierwszy mecz jest. Jest to on... jest jedyna chyba szansa na razie na, na, na punktę dla mnie. Z ja Holandią chociaż? Dla mnie, dla mnie dzisiaj łatwiejsze sportowo dla jest mnie. Holandia niż Austria. Niż Austria. Biorąc Austria. pod Uwaga. uwagę, gdzie oni są, jakich mają piłkarzy, jaki zrobili postęp i co oznacza trener Rangnick dla tej drużyny. Jak ta drużyna się zmieniła od czasów Frankofody, kiedy rywalizował z nią Jerzy Przęczek? Ale, jak... Ale poczekajcie, ja tylko mogę coś powiedzieć tak, tak szybko, bo to do tego pewnie wrócimy wiele razy. A ty myślisz, że ten trener wziął piłkarzy i oni rozjeżdżali się po Europie, bo są fantastyczni? A gdzie byli wcześniej? Szkolenie. Oni mają szkolenie. Mamy. My nie mamy szkolenia. My jeździmy do drużyn, sprzedajemy. Mamy, wiesz, trzech piłkarzy w Europie. Austriacy mają trochę więcej. Dlaczego? Mają szkolenie. Oni weszli na inny poziom szkolenia. I tylko chciałem to powiedzieć. No, wiesz, fakt jest taki, jako że, że jeśli Mateusz, mówisz, wiesz, że Holandia też o tym myśli Że ten pierwszy mecz, który otwiera turniej To dla Holandii też jest najłatwiej. bardzo ważny I dla mnie ta tradycja tak Bycia i, i Pewnych wyników na dużych turniejach Wydaje mi się, że po stronie Holandii jest większa więc, No i oni więc tak tutaj... myślą Wydaje mi się, że pierwszy mecz gramy Teoretycznie najłatwiejszy No bo chyba nie liczą na to, że z Francją mi będzie łatwo nie? Bo dla mnie Austria to jest Nie wiem, czy nie najlepsza zespołowość W naszej grupie no. To być może nie są wielkie nazwiska, ale to jest ogromna zespołowość i podział ról, którą każdy z Austriaków akceptuje. Dla mnie Ranknik to jest takim, jest takim trenerem, który nie wiem, czy wielkie ego jest w stanie tym zarządzać, ale z tymi zawodnikami, z takich społeczeństw bardzo poukładanych. Belgia, Austria, nie powiem ekierkowych, ale takich no bez elementu, nie wiem, baloteli, Gaza, Wydaje mi się, że trener Ragnik z takimi nie do końca by sobie poradził. Natomiast z takimi ułożonymi i świadomymi piłkarzami no, patrzę na Austrię. No przyjemnie się na nich patrzę. To jest mały Mannschaft, to, to są małe Niemcy. Austria gra jak, jak kiedyś o, Niemcy nie grali. Dzisiaj, no. dzisiaj masz takie odczucie, jak, jak oglądasz reprezentację Austrii. I zobacz, oni dzisiaj mają tak naprawdę kontuzjowanego, najlepszego swojego piłkarza Alabe. Zobaczymy, czy, w jakim on będzie w ogóle stanie za kilka tygodni. Natomiast to, co jest konkurencja w drugiej linii reprezentacji Austrii, a także są to jednostki gwarantujące jednak intensywność współczesnego futbolu na nieprawdopodobnym poziomie. Czy mówimy szlager? Czy mówimy Leimers z Bayernu Monachium? Czy mówimy Zabicer z i Dortmund? Czy mówimy Schmidt? Czy mówimy Baumgartner z Lipska? No tam, jest, tam jest tych zawodników klasowych, środkowych, pomocników. To jest 6-7 do rywalizacji tak naprawdę o 3 miejsca. Do tego jest ten Danzo z Lons, to trzyma defensywę. No myślę, że tam Wyber będzie grał naturalnie też lewonożny, duży, występujący na co dzień w Bundeslidze, są napastnicy wcale nie wiem, czy Arnautowicz będzie pierwszym wyborem, bo no. widzę, co zrobił ten Gregoricz pod okiem Rangnika słuchajcie, on strzelił 8 bramek w 11 meczach u nowego selekcjonera, Tu też pokazuje jak zmiana trenera zbudowała piłkarza ja, ale to... ja przypominam sobie tego napastnika, on chyba grał, wchodził w ostatnich mistrzostwach Europy tych takich rozprzestrzenionych na wiele, na wiele miast. To pamiętam, że, że coś w nim było, ale nie zakwalifikowałbyś go do takiego rasowego napadziora. No dzisiaj jak popatrzyłem na, na statystyki właśnie przy Rangniku, to to jest facet, który wychodzi na boisko, wie czego chce i, i pewnie ma takie poczucie, czy ja bramkę strzelę w pierwszej połowie, czy trzeba będzie jeszcze w drugiej trochę ale, po ale, to pobiegać. Ale też mówimy indywidualnie teraz nazwiskami, a teraz zobaczmy jak oni zespołowo grają. Oni tak, tak jak wspomniałeś, to jest są małe Niemcy, mała Bundesliga, oni w większości grają w Bundeslidze. Są, wiesz, y, dyscyplina, organizacja, przemieszczanie się w ataku, są wszyscy. Pressingiem, są wszyscy. Tam, tam się nikt nie gubi. Oni naprawdę to będzie moim zdaniem, to będzie taki czarny Szwajcarzy Szwajcarski Chociaż mają zegarek. Dla mnie Proszę? też to może być właśnie taki taka duża niespodzianka, i, i underdog, żeby nie? ta dyskusja była mądrzejsza. Musimy doprosić do nas tutaj naukowca czy tam konkretnie żeby się nie pomylić wykładowcą marketingu i zarządzania sportem Rotterdam University i proszę jak widzimy że jest tam Janek DZ to będzie taki kolor pomarańczowy Holandia już za 65 dni witamy cię serdecznie witamy witam witam słuchaj Janek wiem że cię... Samochodu, ale w Holandii słońce świeci, więc na autostradach są korki, wszyscy wariują. Ja myślałem, że, ja myślałem, że ty tam z bukietem to li panów na rowerze gdzie jedziesz na tą uczelnię, że tam wszyscy na rowerach jeździcie, a nie samochodem. Jadę na wyścig rowerowy kibicować Polaków, tak? Michał Kwiatkowski może w kolejny raz wygra Amstel Gold Race, a to jednak z Rotterdamu 200 km, więc to w Holandii jest długa wycieczka. Słuchaj, przepraszam, że Cię tak męczymy, ale będziemy Cię męczyć dalej, no bo ten mecz z Holandią się, się zbliża i jesteś dla nas jakby cennym źródłem informacji. Analizujesz wszystko, oglądasz tych chłopaków. Eee, najnowsze wieści jakby z, z kadry Holandii ze sztabu. O czym w tej chwili mówi się jakby w kontekście Mistrzostw Europy? No Holendrzy już e, się zastanawiają z kim będą grać w, w następnej rundzie, tak? A tutaj Marcin bardzo ciekawie powiedział, że ten pierwszy mecz jest bardzo ważny dla Holendrów, bo powiedzmy, że Holandia nie wygra ten mecz. To drugi mecz jest z Francją, a później z Austrią. Ale okej, okay, dajmy na to, że to no, nie będzie jakimś problemem wyjść z grupy. Mhm. E, w Holandii dyskusja obecnie trwa, w jakiej formie będzie Frankie de Jong. To jest najważniejsze, bo jednak bez Frankie de Jong na środku ciężko będzie grać i kto będzie napastnikiem: czy to Dubai? czy może inny napastnik któryś, tak? Na przykład Mody Zirksej, który w Bolonii jednak no, strzelił już 10 bramek w Serie I najważniejsza dyskusja, której już nawet politycy się wypowiadają na ten temat, 4-3-3 czy jednak 5 obrońców. Okej. Okay. A powiedz mi, bo no nawet te mecze towarzyskie, prawda, ze Szkocją, Holandia grała z tego co pamiętam w ustawieniu 1-4-3-3, tak. Natomiast to spotkanie przegrane z Niemcami to było ustawienie 1, 3, 4, 1, 2. Co jakby w kontekście tych ustawień mówią dziennikarze? Czy wypowiadają się na temat tych systemów piłkarze? Co mówi Kuman? No wygląda raczej na to, Kumon powiedział, że on nie wybiera jeden system. Dla niego kadra holenderskiej reprezentacji nie jest na tyle silna, aż takich słów nie używa, ale on powiedział, że obecna kadra Holandii powinien potrafić zagrać w dwóch ustawieniach, 4-3-3, 5-3-2-1, tak? I jeżeli na przykład z Szkocją Holandia gra w ustawieniu 4-3-3, to niby to jest łatwiejszy rywal, ale jednak Holandia ten wynik nie odświecla jakości gry, bo naprawdę słabo to wygląda i wyglądało w tym, w tym ustawieniu. Widzieliśmy w zeszłym roku, jak Holandia próbowała też 4-3 grać przeciwko mocnym zespołom, to wtedy no, bardzo kiepsko to wygląda dla Holendrów. Więc bardzo ciekawie jest to, co z Polakami i Przykro mówić, no ale Holandia jednak uważa polską reprezentację jako jeden z tych gorszych z grupy albo na, na, na euro, więc myślę, że wyjdą 4-3-3. A to by e... się wydaje, że biorąc pod uwagę charakterystykę piłkarzy, to bardziej ta charakterystyka poszczególnych zawodników dzisiaj predestynuje tę drużynę do wyjściowego ustawienia z czwórką yy, piłkarzy w linii obrony, czy z trzema stoperami, czy jakby w konsekwencji piątką w bronieniu. Czy to będzie tak elastyczne, że, że w zasadzie ta dyskusja jest. No, czysto akademicko i mówię tutaj do wykładowcy akademickiego. E, jakby to było elastyczne, to to by potrzebowali taki skład, na przykład jak Francuzja, a Holandia nie ma taki skład. E, myślę, że jednak Holandia będzie grała z trzema centralnymi obrońcami. To też jest między nimi jeden, moim zdaniem, jeden z powodów, dlaczego Kuman się kłóci z UEFA, żeby zabrać 26 piłkarzy, bo on na pewno 7-8 obrońców chce brać. E, Włosi biorą, słyszałem, nawet 10. E, Holandia nie ma za dużo do oferowania w ataku, tak. Mamy Memphis, zastanawiamy się, czy Zirksey zagra, okej, okay, Malej i Gakpo, więc bardziej z trzema centralnymi obrońcami, tak, i, i, i z boku mamy co do zaoferowania tak, tak zwanych full backów w Holandii. Ale problem, że w takim ustawieniu Holandia aż tak dobrze nie, nie kreuje dużo na środku polu, co było widać też na Mundialu i przeciwko Niemcom, tak. No, ale jednak Niemcy to Niemcy, którzy grali bardzo dobry mecz z Francją i z Holandią. Janek, słuchaj, my sobie tutaj patrzymy na, na to, jak wyglądały te mecze z Holandią w XXI wieku. Przyglądamy się. No, nie udało się Polsce wygrać. Z reprezentacją Holandii łącznie zagraliśmy do tej pory 19 spotkań. Ten będzie jubileuszowy. 20 mecz. Do tej pory 3 zwycięstwa, 7 remisów, 9 porażek. Jak to wygląda w XXI wieku? To jest towarzyskie spotkanie 2.16 za kadencji nawałki, przegrane. 1:2. To jest 2:20 w Lidze Narodów. 0-1 w Lidze Narodów. Tutaj mówimy o kadencji Jerzego Brzęczka. Potem jest Czesław. 2:20 Dwa. Przegrywamy 2. Przegrywamy 0-2 i remisujemy w Rotterdamie 2 do 2. Wtedy taki dobry mecz Nikoli Zaleskiego bramka matiego kasza. Tak, Takie tak. uderzenie w kierunku dalszego słupka. No tutaj wiesz, człowiek się uczy całe życie. Ten mecz, który graliście z Holandią w 2000 roku, on nie jest zakwalifikowany jako mecz XXI wieku. Bo 21 wieku Jaki był tak? wynik 1-3. Przegraliśmy? Tak. W Szwajcarii, pamiętasz? Szwajcari. Tak, mieliśmy na sam koniec. Tak, tak, tak. Ok. Ale no taka, bit, taka bitka była I lekka. chyba Kryszał przerwał nam to liczenie bez tych minut bez bramki. Ale wiecie o co chodzi. Jak się uczy całe życie, że dopiero liczymy XXI wiek od 1 stycznia 2001 roku. Czyli ten 2000 rok nie wchodzi jakby w obecny wiek, tylko zalicza się do poprzedniego. Janek, to historycznie, no to tutaj nie mamy czego szukać. Jak popatrzymy na statystyki ostatnich lat... No nie mamy czego szukać. Ja na, ja na, na meczu Polska-Holandia-Holandia-Polska zawsze w prawym, w lewym nie mam i dowód polski, holenderski i, i decyduje decyduję komu kibicować, tak żartobliwie mówiąc. W, w Rotterdamie byłem z kolegą z Polski na meczu i mówię, a e, to teraz jestem Polakiem, tak? żartując. Ale myślę, że yy, no to jest pierwszy mecz, tutaj też... Kilka, kilku Holendrów jeszcze gra w lidze Mistrzów, w lidze Europy. Nie wiadomo, czy kontuzje, nie nie, co się zdarzy. Odpukać dla Holendrów, tak? Co się stanie z, z Frankie de Jong, Wyjadą Von Dijk, który jest kontuzją, powiedzmy, też genny, może być. Więc to nie jest takie zero-jedynkowe, że a z Polakami. To jest turniej. Widzieliśmy w Rotterdamie bardzo dobrą podstawę polskiej drużyny, ale jednak jeżeli. Holandia zagra z, obroń, z z piątką z tyłu, tak powiedzmy, z Polską, to będą musieli kreować tej gry. I bardzo tutaj zależy, kto będzie grał obok Franki de Jong. I to też jest druga najważniejsza narodowa sprawa w Holandii, bo Frenkie de Jong wiemy, jaką gra, ale Frankie de Jong nigdy nie miał obok siebie na przykład Jardim który ma świetny sezon w PSV, albo, albo Joe Wehrman z PSV, tak? Nigdy nie grali razem, bo no, mamy kontuzję. Yy, yy, mieliśmy Frankiego de Jonga, więc nie są, ten środek pola tych, tych, tych pomocników nie jest zgranym, powiedzmy, nie mamy zgranego duetu. Weinaldem siedzi w piasku, w Arabach, tam w krajach i raczej i kibice go nie chcą, yy, i nie ma formy, więc tutaj no, nie jest to tak powiedziane, że Holandia wygrała ten mecz, chociaż Holendzy twierdzą, że inaczej. Słuchaj, no tam pewnie teraz też było drżenie przy tej kontuzji Neytena Ake. Co, co z nim będzie? Bo, bo kontuzja Łydkia, wydaje mi się, że to jest jednak no, bardzo wartościowy piłkarz, bardzo ważny dla, dla reprezentacji Holandii. Tak, tak, bo to zwłaszcza po tej lewej stronie, ale też tutaj mamy też w opcji jeszcze de Vrij, a Tak więc z tyłu dla Holandii duży, duży minus, no duży, duży pech jest, że młody utalentowany lewy defensor Quillen D.C. Hartman doznał kontuzji kolana. Chłopak liczył na euro i na duży transfer z Feyenoordu gdzieś do powiedzmy Premier League. No i chłopak jednak złapał kontuzję kolana, więc będzie blind, musiał grać dalej. Ja jestem tej opinii, że to jest jeden z gorszych punktów Holendrów po tej lewej stronie, tak? Czy ty uważasz, że dzisiaj ta osoba młodego 21-letniego Barta Verbruckena, ona jakby definitywnie zamknęła problem Holandii w Bramce, nad no chłopak z Bredy poszedł do Anderlechtu, 20 milionów euro, Brighton, 21 lat, i, i no chyba tutaj nie ma innego wyboru, jeśli chodzi o reprezentację Holandii. To mówiąc o historycznych meczach, Mateusz, Holandia Polska to chyba pierwsza. Holendrzy nie muszą być zazdrosni. Przepraszam, o Wojtka Szczęsnego każdy powinien być zazdrosny, ale pierwszy raz Holendrzy nie muszą być zazdrosny o, o, o bramkarzy, tak? bo mamy plus Wybrycha, mamy jeszcze Fleken, który broni. No, nie zapomnijmy bramkarz Fajnordu, tylko no, za często łapie kontuzę. Wygląda na to, że Wybrycho będzie bronił, ale z drugiej strony to jest chłopak bez doświadczenia na dużym turnieju, bo i tak ma ten to doświadczenie, więc. Ale raczej na niego będzie stawiał, myślę, że w tych dwóch meczach, tak, z Islandią i z Kanadą. Będzie też bronił i tam dużo się wyjaśni na tych ostatnich dwóch pożegnalnych meczach. No tak, no chłopak na razie ma pięć spotkań w reprezentacji Holandii. Z naszej perspektywy chyba żałujemy, że nie gra już Stanley Menzo, bo zawsze gdzieś tam nam na nie przeszkadzał specjalnie w zdobywaniu bramek. Słuchaj, tak patrzymy na kadrę. Ty uważasz, że ilu napastników zabierze e, trener Kuman? No bo wydaje mi się, że tak, na 100% Depay, na 100% Malen, na 100% Gakpo. No i jest, i jest teraz po prostu pytanie, kto ewentualnie czwarty i czy czwarty czy, czy, czy piąty? No bo cały czas teoretycznie tutaj stoi w tej kadrze Holandii Wekhorst, natomiast czy się nie po Wekorsta jeszcze na ten turniej? Kuman, jak ty myślisz? To, to pytanie, które zadałeś, to tak nie mamy tych napastników, ma, ale Gokpo w ustawieniu 4 3 3, to są świetni na swoich stronach, tak? No, ale potrafi grać w też, ale taki prawdziwy napastnik jak pasknik, tak? co Holendrze, to brakuje nam. Chociaż Memphis Depay to jest najjaśniejszy punkt z ostatnich dwóch meczów Holandia-Szkocja i Niemcy-Holandia, że no jednak Depay gra i w Madrycie też. Jest jeszcze obce, że sięgnie po Zirksey, który no ma doświadczenie powiedzmy, to troszeczkę w Bundeslidze, ale bardziej w Bayernie, w Młodzieżówce, tak, w drugiej drużynie, ale no w seria ma dobry sezon, 10 bramek, no ale też nie jest zgrany w holenderskiej reprezentacji. To też jest troszeczkę problem, że brakuje nam takiej doświadczenia i jako z przodu i na środku pola. Ja myślę, że wechorst jednak zostaje. Albo UEFA się ugnie, ulegnie presjom holenderskiego i niemieckiego związku i dopuści do tego, że wolno znowu zabrać 26 piłkarzy, tak? A coś ciekawego ostatnio rzucił Marko Van Basten, czy, czy się uspokoił? Ja bardzo szczęśliwie Oglądałem go dwa razy w weekend, ale to przez to, że opowiadał ze wielkim smutkiem, jak Ajax przegrał 6-0 z Feyenoordem, ale okej. na razie siedzi cicho. Siedzi cicho. Jeżeli, jeżeli Polska wygra z tym meczem, to ściągnę go, no nie do samochodu, ale ściągnę go obok siebie, żeby porozmawiał z, z widzami kanału sportowego, zmusimy go do tego. Słuchaj, umówieni, tego się trzymajmy, natomiast no, absolutnie się z Tobą zgadzam, no, no nie ma dzisiaj zawodnika Holandia o profilu Klajwerta. Pan Misterloje. Ja już nie mówię Van Bastena, takiego po prostu napadziora, egzekutora, ale też no, finezyjnie potrafiącego grać w piłkę. No bo to nie byli tylko goście, co tam dostawiali hokejkę i, do, i dokładali do pustej, tylko, tylko po prostu umieli grać w piłkę. No i mamy też, patrząc na y, y, Zirksey, to też jest bardziej taka dziewiątka. tak, taka, taka, Nie jest typowym dziewiątką, więc to jest w Holandii problem, że no nie mamy... No Lewandowski to nikt nie ma, tak? No, ale nie mamy prawdziwego napastnika. Z tyłu jest ok, w środek pole, jeżeli de Jong jest w dobrej formie, to ma obok siebie dwóch dobrze, dobrze rozgrywających sezon. Mamy jeszcze, nie zapomnijmy o Reinders, który w Mediolanie gra bardzo dobry sezon. No ale w przodu brakuje, w, w, z boku dobrze wygląda. Jest to fajny zespół, który może, tak jak ja mówiłem wcześniej, półfinał to by było już wielkie osiągnięcie, ćwierćfinał to jest raczej taki maks. Czy generalnie nikt się tego hamburga i pierwszego meczu z Polską w Holandii nie boi? Nie, ale to też jest ten optymizm, który Holendrzy zawsze mają. Ale to do pierwszego meczu i, i, i też nie zapomnijmy, że holendrzy lubią na turniejach i to zwłaszcza dziennikarze holendrzy, holenderscy lubią szukać afer, tak? Nie mieliśmy, mieliśmy niejedną aferę z holenderską reprezentacją, z dziennikarzami, którzy zostali zbojkotowani przez piłkarzy. Bo zaraz oczywiście powiedzmy, Wajlandum dostanie to powołanie i to, to, to całe ekologiści w Holandii będą się wypowiadać na praw człowieka, dlaczego on jedzie? Więc w Holandii lubimy szukać sobie te takie. Jest nam fajnie, gramy dobrze, ale musimy szukać jakichś afer. Więc to też tutaj są takie rzeczy plus kontuzja. No. Słuchaj, to dwa ostatnie pytanka, mam króciutkie. Gdybyś od ciebie zależało, to jedzie Z czy, czy Wechhorst? Wechhorst, Wekorst, okej. Okay. I, I drugie pytanie. Yy... Jak się kończy ten temat Quincy Promesa? Wygo go tam ściągnęliście do tej Holandii ostatecznie, czy, czy on się znowu gdzieś ukrył e, no, nad zatoką? To, to też jest właśnie to, co było wokół. Też między innymi mówią o tej aferze. już dobre pytanie, bo e, piłkarze holenderskiej reprezentacji tak, e, 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 publicznie na swoich social mediach bronią e, Promesa i, i dalej, powiedzmy, no, może nie jego bezpośredniego zachowania, ale go bronią. A jednak został skazany w Holandii za handel narkotykami, plus za tam napaść tak, nożem swojego kuzyna. Co wiadomo, w Holandii siedzi w Dubaju i czekają na, na ekstradycję. Na mm. mm. Tylko Rosja próbuje tam ponoć, namieszać jeszcze. Ale jeżeli wróci do Holandii, to 7 lat czy 6,5 chyba czeka go od i... A widziałeś, wszędzie te afery. No Teraz piłkarze w Szwecji bronią niektórzy jednego agenta, inni się już odcięli, bo tam też gruby gang narkotykowy wchodzi w grę, jeśli mówimy w kontekście jednej z największych agencji menedżerskich w Szwecji. Panie profesorze, czy panie doktorze, czy panie wykładowco, bardzo serdecznie dziękujemy ci za ten raporcik. Będziemy cały czas w nieustającym kontakcie. Marko Van Basten niech już drży, kiedy się z nami połączy po porażce w Hamburgu. Czekamy, czy to będzie pomarańczowa rozpacz, czy pomarańczowy uśmiech po rywalizacji z reprezentacją Polski. Jan De był z nami. Dziękujemy bardzo. Junior oczywiście, Junior, dziękujemy bardzo. No, słuchajcie, no, mają swoje problemy Holendrzy, no, ale to są takie problemy, powiedziałbym, Marcin, bardziej spoglądanie w kierunku przeszłości na te największe nazwiska na niektórych pozycjach, a nie, że po prostu nie mają zawodników potrafiących grać w piłkę. Tak mi się wydaje, że ten poziom oczekiwań w Holandii jest mimo wszystko wyższy niż w Polsce. I. To, co, no nie powiem, że to, co u, nich jest podłogą, u nas jest, u nich jest podłogą dla nas jest sufitem, ale wydaje mi się, że my będziemy cieszyć się, jeśli będziemy mogli jakkolwiek w drugim meczu rozmawiać jeszcze o ewentualnym wyjściu z grupy. No dla, Hol dla Holandii to jest plan, plan minimum. To jest oni chyba w ogóle nie rozważają tego, że mogą nie wyjść. I to też pokazuje. Trochę kaliber reprezentacji. Natomiast dla mnie Holandia jest na razie grupą bardzo dobrych indywidualności. Ciekaw jestem, czy Kuman jest w stanie poprzez te dwa mecze jakoś zjednać ich, pogodzić i stworzyć zespół, który ja widzę na pewno w Austrii i mimo wszystko we Francji, bo to jest pewnego rodzaju powtarzalność z, z turnieju na, na turniej. Nie wiem, ja ostatnio gdzieś tam przeglądałem sobie nazwiska francuskich piłkarzy to Można sklecić z 5-11. I to są takie nazwiska. Ja myślę, że gdyby była Francja B, to byłaby kandydatem też do gry w półfinale na no, euro. Spokojnie. Ja myślę, że tam trzecia 11 też by myślała o wyjściu z grupy. O, o wyjściu z grupy. To może nie przez o ćwierćfinale, ale o, o wyjściu z grupy, więc tam ale, dla mnie. A I wrócę, to do, jest te... prog, pro, i wrócę problem do tego, pogacny. co mówiłem na samym początku. Szkolenie. Szkolenie. No ale to wiesz, wszyscy mówią o tym szkoleniu, natomiast jak się zagłębiamy w detale, no to nikt nie potrafi wskazać takiej jednoznacznej diagnozy. No gdzie jest problem w tym szkoleniu? No bo każdy U nas gdzie jest problem? Każdy w PZP nie mówi, że jest postęp w tym szkoleniu, że jest A? coraz lepiej. A w czym? No ale to gdzie, twoim zdaniem, jest największy deficyt w szkoleniu? Mati, no ja, ja, ja jadę do Francji, i idę do klubu Lyon, Monaco, byłem Lyon, Monaco, Saint-Étienne, w trzech klubach. W każdym tym klubie pracowało, pracuję minimum, spotkałem minimum Spotkałem pięciu byłych zawodników, którzy swoje doświadczenie przekazują młodzieży. Jakie doświadczenie przekazuje ten pan, który zrobił na AWF-ie pięknie, napisał książkę, pięknie opisał konspekty, napisał. Ale to ty Jakie uważasz, że tylko ktoś, kto grał dobrze w piłkę, będzie dobrym trenerem? Nie ja wszyscy tak Nie uważam. Nie uważam, że właśnie powinna być synergia i mariaż. To znaczy Synergia by była najlepsza. Połączenie tych dwóch rzeczy. Ale. Przede wszystkim, jeżeli oni robią postęp i, i zatrudniają nie wszystkich, ale tych piłkarzy, którzy chcą się w to bawić, w szkolenie i robią postęp, to bierzmy z nich przykład. Czemu Niemcy w Bayernie Monachium pracują? Wymień, ty będziesz wiedział lepiej. W Bajernie Monachium no, Beckham Bauer nie żyje, ale, ale idni. No nie, no wiadomo, no jest cały czas na A, je, a postacią Hennes jest Roman Są no. idni. I tam był Salihamidzic i był jeszcze... No, to to inni, no. inni, I, i wszyscy... Tam. Kan, a powiedz mi w Dortmundzie, chlosef. albo gdzieś, albo gdzie pracował wcześniej trener yy, yy, no Bayernu, Bayernu Leverkusen? Bayernu Leverkusen? No. Pracował na a Xabi Alonso, to gdzie on był wcześniej? Jako, oni, jako trener? Oni dostają, oni dostają od razu… A Zidane, gdzie pracował wcześniej? Czy oni dostają Real Madryt, najlepsze zespoły? U nas były piłkarz, wiesz co może dostać? Okay. Piątą ligę gdzieś tam dostaniesz, jak, jak cię wezmą, bo jak nie płacą, to cię wezmą z litości chyba gdzieś. Jakie tym chcesz pokazać doświadczenie, przekazać? Ja nie, ja nie mam. mi nawet nikt nie proponuje. Piotrek, ja się wiesz, wiesz nigdy dlaczego nie, nie pałem będziemy trenerkę, natomiast wiesz co, ja po naszej stronie jak, trochę, ja się, jak ja się trochę patrzę? winy, bo wiesz to nam nikt też nie zabrania no, zabiegać ale, o, te, o te stanowiska my i, i walczyć, popiernie. nawet żeby nam nikt nie przechodzić przez kluby, nie wiem, drugoligowe czy pierwszoligowe, po to, żeby zasłużyć na ekstraklasę, więc ja też ja nie, nie mówię, układałbym tego, że... U nas nie ma szkolenia, a myślisz, że, że chłopaki nie prowadzą szkółek? Prowadzą szkółki. wiesz co, Piotrek, ja I się zastanawiam nad reprezentacją Antoniego Piechniczka i wtedy jakie było szkolenie? A ja mam wrażenie, wiesz, że tam był... te reprezentacje grały. No wiesz, to tam każdy z tych piłkarzy przy nas, to był artysta. Znaczy nie, no, to Marcin, ja, ja już dobra. Nie, tam byliśmy nie, nie chcę, przygotowani słuchaj, inaczej. nie chcę jakby... dzisiaj wracać fizycznie. do tamtych czasów, bo to nie to jest przedmiotem tego, tego programu, natomiast no, powiem tylko krótko. Wtedy była jakby naturalna selekcja, weryfikacja, podwórka. Praktycznie każdy, grał w piłkę w klubie, to był reprezentacje szkoły w sześciu dyscyplinach. Zaczynało się wszystko od ogólnorozwojówki. Zresztą I, i... To, to Robert Podolinski fajnie ujął, i ja się z tym zgadzam. Bo że tam ja trening był dokładką do. 6 godzin, które sam od siebie no tak. spędzałeś na boisku. Plus pamiętaj, że jednak taka kadra piechniczka to była 6 miesięcy na zgrupowania w skali roku jako drużyna narodowa. Bo to, to, to sobie wyobrazić, ile mogłeś wypracować. A jakbyś teraz zapytał się tych naszych roczników 50-letnich, w co umiesz grać, to ja ci powiem, że ja we wszystko: i w kosza rzucam, i w siatkówę walczę, i w tenisa zagram, w padla gr grywamy. Ja nie, nie mówię, że jestem wybitny. We wszystko umiem grać. I popływam, i zwierzę skoczę. Jak trzeba, wiesz, i teraz jeszcze narty. walki, na, na narty, no na jednej mogę jechać, jak trzeba. Ja tak wiemy, że ty Wsz... lubisz skoczyć, ale nie wiem, czy mówię się tych szokach do wody. Czy, po... ja nie wiem, czy to jest o, kwestia szkolenia, czy, czy też wychowania, bo nauczyłeś się też... skakać, wchodzić po drzewie, albo przeskakiwać przez parkan. Ale, park, an, to ale pewnie... mówię ci, to jest wszystko wychowanie. Ale ja ci tylko odpowiem, żeby zaspokoić twoją ciekawość. Drużyna młodzieżowa Realu Madryt. Tak. A potem 98 meczów w roli trenera rezerw Realu Sociedad San Sebastian. Mówimy o... Czabim Alonso. I to dało mu A Zidane? Awans. No, no. To no to też ja tam nie były szuje. chyba rezerwy, rezerwy, rezerwy realu i z... później asystentura. Ale za... wiesz, co najważniejszego no, co opiecie, tak? przekazuje? Doświadczenie. Najważniejsze, co przekazuje? Doświadczenie. Słuchajcie, idziemy do y, tematu skrzydłowych. A w zasadzie tutaj chcę tylko y, rozkminić dwa tematy. Pierwszy, czy wy byliście zdziwieni jednak dyspozycją Nikoli Zalewskiego? podczas tych dwóch zgrupowań reprezentacji, bo był najlepszym piłkarzem w tych meczach listopadowych i teraz też był jednym z piłkarzy wiodących w tym dwóch meczu Estonia-Walia. Niektórzy mówili, a z tą Walią to nie będzie tyle miejsca, to ten, to ten Nikola, który jest dosyć taki wątły, nie za duży, już sobie nie poradzi. A to się okazało, że chłopak, on nawet nie grając w klubie, w Romie, no bo tam te minuty spadają po przyjściu de Rossiego, no w kadrze gra świetnie. I jak to wytłumaczyć? Czy jestem zaskoczony? Logicznie. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, bo ten chłopak taki troszkę był, no tak jak wspomniałeś, wizualnie może nie wygląda na jakiegoś wielkiego walczaka, jakiegoś zawodnika, który kreuje grę, który potrafi grać jeden na jeden, ale on to wszystko ma, bo on powalczy i jeden na jeden jest najbardziej wyróżniającym się zawodnikiem z wszystkich, jakby na boisku. I, I on dzisiaj wyrasta nam, mi przynajmniej, wyrasta na takiego zawodnika, który, od którego będzie zależała siła y, ofensywna naszej reprezentacji. Mi troszkę brakuje jeszcze u Bo To on dogrywa troszkę, Tutaj mamy, Piłek, jego, tutaj mamy jego staty pod wodzą Murinio i De Rossiego. Mi troszkę brakuje Unikoli tego konkretu, to znaczy skutecznego uderzenia. Asysty się nie trzepiam, bo... raz z boku. Tak, ale wydaje mi się, że mu troszkę zabrali tych asyst tutaj zawodnicy, bo on jednak wygrywał te pojedynki, dogrywał, nie potrafiliśmy tego zamienić na gole. Trochę brakuje mi takiego z tego skrzydła czasami wejścia, złamania akcji do środka, uderzenia w kierunku dalszego słupka. Mógłby to od czasu do czasu tego poszukać zaleski. Młody chłopak. Młody chłopak. Zgodzisz się z takim twierdzeniem, że inaczej dotyka piłki niż większość naszych piłkarzy? A gdzie był szkolony? Większość czasu. No raczej nie w Polsce, w Romie. Tak mi się wydaje. I w innych nie, Bo może on z Polski był, nie wiem. Nie, nie, tam. Tam. To od razu widać. To popatrzysz na niego, to od razu widać. On niby biega trochę tak, jakbym nawet powiedział koślawo, ale, ale on inaczej ją przyjmuje, on inaczej się odwraca z tą piłką. Ja, ja, tak, ja tak to spostrzegam. Ja widzę zimnie do tych piłki i przede wszystkim jak, balans ciała. On je, z miejsca no, ma to samo, co Piotr Zieliński. Ja jak wiem, jeszcze popatrzysz się na tak to, ułożyć? co mają w większości Portugalczycy. Natomiast dla mnie inaczej szkoleni, wiesz, co mają? Naturalnie idą jeden na jeden. Nie boją się grać, ryzykują. Dla nich gra w piłkę to jest taka trochę też zabawa, to jest święto. A u nas to tak wygląda, że gramy tą piłkę, jakbyśmy, kurde, na skazanie trochę szli. Yy, chcę być daleko od tych słów, które mówię, że jest, idziemy na skazanie, bo tak jak wspomnieliśmy wcześniej o reprezentację Holandii, to tak podsumowując tą naszą grupę, to mi się wydaje, że ci Holendrzy to będą najsłabsi, przynajmniej w naszym zasięgu. Nawet Austracy będą trudniejsi do ogrania, bo Francuzi, no to oczywiście wszystko się może zdarzyć, ale, wiesz, ja też zawsze ale Francuzi liczę, to jest że faworyt do mistrza Europy. Każdy to. chce wygrać pierwszy mecz na turnieju, ale wydaje mi się, że jak ktoś widzi godnego rywala po drugiej stronie to czasami kosztem podjęcia decyzji, tutaj mówię jakby o strategii turniejowej, woli pierwszy mecz zremisować niż na siłę tutaj odsłaniając się, ryzykując, no jakby mhm. narazić się na to, że stracę, stracę gola w końcówce, czy stracę dwie bramki, nie odrobię i jednak przystępuję z tym nożem na gardle do drugiego meczu. Tylko 70 minutami musisz sobie na to zasłużyć. zapracować, mhm. tak, żeby twój rywal tak cię potraktował. Wracając do Nikoli Zalewskiego, ja trochę odzyskałem wiarę w taki proces Dojrzewania w reprezentacji, bo nie wiem, czy możemy dać rezerwę, nie wiem, siedmiu, ośmiu meczów, w których no, wyników tego, że pewne rzeczy idą ku lepszemu, przy młodym zawodniku, jesteś w stanie wytrzymać. I Nikola, mimo tego, że na początku miałem go za kłopaczka, tak bym powiedział, w reprezentacji, to dla mnie udowadnia, że on dojrzewa i staje się coraz wartościowszym. Jeśli chodzi o, o naszą reprezentację, dla mnie. Oprawia status. Nie wiem, czy to jest jeszcze ta waga, żeby wpływać na mecze grupowe na mistrzostwach Europy. Ale on Natomiast, daje największy podatek. My... Jeśli chodzi o pozycjonowanie albo stworzenie hierarchii, hierarchii w naszej drużynie, to jako ten wahadłowy dla mnie bardzo wzmocnił swoją pozycję. Więc tak. te, kilka, te cztery mecze, o których mówił Mateusz, one rzeczywiście mi potwierdziły, że że, że warto czasem, czasem poczekać na, na piłkarza, bo młody piłkarz potrzebuje się przełamać, przestać bać, przestać yy, on się nie bać ryzykować. No, Dla mnie w niektórych meczach był takim zawodnikiem z rezerwą zachowującym się bardziej, nie żebym nie zrobił błędu, niż zrobił coś dobrego. A dzisiaj już jest zdolny do podjęcia tego, tego ryzyka, i to jest ta różnica, którą ja unikoli widzę. Słuchajcie, to jeszcze, jeszcze jeden temat związany z tymi skrzydłowymi, bo oczywiście wiemy, jak gra Kamil Grosicki, wiemy, jak gra przemek Frankowski, wiemy, jak gra w piłkę Tymek Puchacz. Natomiast myślę, że w tej chwili naprawdę na, na właściwe tory wraca Michał Skóraś. To może jeszcze nie jest Skuraś z liczbami, jak w lechu w europejskich Pucharach, kiedy potrafił brylować na tle Villarreal ale widzę jednak wielki postęp, bo to nie są końcówki, to nie są ogony, to, to nie są trybuny, to nie jest ławka rezerwowych, tylko ostatnio występuje cały czas w podstawowym składzie. Wczoraj znowu 90 minut w rywalizacji z połkiem Saloniki, jednak na poziomie ćwierćfinału nie, Europejskiego Pucharu. Tak. Bardzo solidny, so, solidny mecz. Kilka, kilka akcentów, tego pewnie Marcin obserwujesz regularnie w Belgii. Wydaje mi się, że on się wczoraj na tym meczu jest Mila też. Sebastian Mila, asystent probierze. Wydaje mi się, że dzisiaj Skóraś jednak realnie, realnie wkracza znowu do gry w walce o kadrę na Mistrzostwa Europy. No Może doskoczyć. Może doskoczyć. Natomiast to też trochę pokazuje, że, że ta nasza reprezentacja jest taką reprezentacją, nie powiem kruchą, ale, ale jeszcze podatną na, na, na zmiany. Gdybyśmy mieli ten skład ustabilizowany, to wydaje mi się, że, że o Michale Skórasiu nie rozmawialibyśmy w kontekście Mistrzostw Europy, tylko być może Ligi, Ligi Narodów. A tutaj cały czas potrzebujemy tych dobrych akcentów. Dlatego. No wypatrujemy wartości piłkarskich u każdego i to w każdej lidze. Natomiast dla mnie tak samo. Chyba, chyba trochę zaadoptował się do, do, do ligi, czuje się pewnie bezpiecznie, dużo więcej pewnie rozumie i, i zaczyna to odbierać jako własny dom, a nie miejsce, do którego przyjechał grać przyjechał piłkę. Ja tak sobie to odbieram, ten postęp i, i to, że te minuty... Pojawiają się i przede wszystkim od, od pierwszej minuty wybiega na boisko. Słuchajcie, za 10 minut kończymy naszą sondę, zamykamy. Czy Polska wygra z Holandią, czy zremisuje, czy przegra? To Piotr, jeszcze tutaj dwa pytania o środek pomocy, bo też to, to nas ciekawi. Jak ty odbierasz to wejście do reprezentacji Piotrowskiego, który, który wchodzi. Bardzo ciekawe. Klub trochę, w którym gra nie jest jakby renomowaną jakąś europejską marką, natomiast to jest chłopak, który oczywiście może to być klub, który będzie przejściowy i później pójdzie do, po tych mistrzostwach Europy na przykład pójdzie do, do zachodnioeuropejskiego poważnego klubu. Nie wiem, Ale czy... mi się też, wiesz, co podoba na przykład jego podejście, bo tak, chłopak zaczął od transferu z Pogoni do Belgii. Tam się okazało, że za wysokie progi dla młodego zawodnika, który był reprezentantem młodzieżówki. Wypożyczenie do Düsseldorfu Nadarzyła się okazja, żeby pojechać do klubu, który jednak regularnie gra w europejskich Pucharach. Oczywiście no, jest klubem w lidze, no, umówmy się, zdecydowanie słabszej nawet od, od Ligi Polskiej. Natomiast ma też te piotrowskie liczby, liczby w, w Pucharach. I Wam powiem szczerze, że co mnie zadziwiło, rozmawiałem z Radkiem Michalskim, który dzisiaj jest takim pomostem między federacją a reprezentacją. Jest na pewno realniej dzisiaj w sztabie niż był w tym sztabie Fernando Santosza, gdzie wtedy były tarcia. Powiedział mi, że na tle wszystkich piłkarzy nikt nie ma mocniejszego, czystszego uderzenia od, od Piotrowskiego. Że po prostu no momentami to piłki nie widać, jak, jak, jak wali te bomby z dystansu Piotrowskiego. No ale pokazał nam, strzelając bramkę przecież przeciwko Estonii, ta piłka między zawodnikami bardzo czysto, ładnie. Szuka uderzenia cały szuka czas. Szuka uderzenia. Zwali, on Jest też był twardy wchodzi, taki troszkę maska łóżnego, że wchodzi z tej drugiej linii i szuka gola. Ciekawy zawodnik. Myślę, że to gra Ludogorec, tak? Ludogorec. Uh -huh. Że będzie przez jakiś czas jeszcze tam powiedzmy w Bułgarii i później zachodnia Europa. No, no wiesz, to jest zawsze pytanie, ile będzie kosztował? No bo tutaj jak się pojawiło to zainteresowanie Villarreal to, to od razu gdzieś wyskoczyła kwota 10 milionów euro. No. Bułgarzyc... Za dobrego zawodnika trzeba dobrze zapłacić. Tak. I, I wiesz, co, chcę chcecie dopytać jeszcze o Piotra Zielińskiego. No bo w sumie znasz go od 16 roku życia. Jeszcze tak. piłkę grałeś za głębią Lubin, kiedy tam Piotrek przyszedł. prowadziłeś go, go w młodzieżówce jako asystent Marcina Dorny. Ale dobra klamra, co? Roman, Roman Szewczyk i Piotr Zieliński. <laughs> <Piotrek> Zieliński. <laughs> dobra klamerka. Teraz wiesz, co? Ty jesteś w gronie dzisiaj dalej Team Zieliński. Czy jesteś jednak w gronie tych, którzy cały czas są od tego zawodnika więcej biorąc pod uwagę, że, że masz taką wiedzę jakby z boiska, ze środka ile potrafisz? W moim przekonaniu to jest świetny zawodnik, bo na pewno jest doceniony i, i grał przez wiele gracał czas jeszcze przez wiele lat w lidze włoskiej. Idzie do najlepszego klubu Idzie za chwilę. do jeszcze lepszego klubu, w którym był. Oczywiście zdobył mistrza Włoch z Neapolem i był podstawowym zawodnikiem. I cały czas mam wrażenie i taką nadzieję, że ten Piotrek przyjeżdżając na reprezentację to będzie tym pierwszym zawodnikiem, który od, od niego będzie decydowało to tempo gry. Czy on rzuci długą piłkę, czy będzie rozgrywał krótko. A ja w tych meczach reprezentacji nie widziałem tego. I w wielu meczach, przykro mi to mówić, ale nie widziałem. To jest zawodnik, o którego my wymagamy, bo widzimy go w tej lidze włoskiej jako zawodnika pierwszoplanowego, ale w reprezentacji no Naprawdę, no, ja go z trochę za mało widziałem. Ja, on jest przydatny, on jest świetnym zawodnikiem. Jemu umiejętności technicznych na pewno nie brakuje. Stałe fragmenty gry w większości on wykonuje. Strzela na bramkę pewnie w większości to Piotrek Zieliński. Ale kurczę, no jego, to, to jakby tak na tych meczach jego nie widać. No. Nie, nie jest to troszkę tak, bo ja jestem cały czas Tim Zieliński i uważam, że bez tego zielińskiego no to ta, ta, ta reprezentacja nie będzie w stanie grać. Bo, bo były takie. Głosy, że, że może bez Zielińskiego, prawda? Natomiast to też jest tak. Przychodzi każdy następny trener i na pierwszym trenie już się zakochuje w Zielińskim. Jak widzi, jak on się z piłką obraca, co on Ale potrafi. Nie sposób się nie zakochać w Zielińskim, bo to jest piłkarz, który ładnie gra w piłkę. On też nie dotyka, nie kopie piłki jak, jak Polak. Polak. On kopie mhm. inaczej te, inaczej piłkę. Natomiast ja już przestałem Piotrek czekać na Piotra Zielińskiego, że Piotrek stanie się liderem tym. To dla właśnie. mnie to jest. A jestem rozdarty. Cichy lider i to jest piłkarz momentów w meczu. Nie gra w piłkę. A tak, momentów w, w meczu, a nie całych spotkań. I dla mnie też przychodzi trudne, robocze, takie wojenne spotkanie. I jeśli trener by z Piotrka nie skorzystał, to ja bym to dzisiaj zrozumiał. Bo po... też bym stawiam zrozumiał. na elementy, też bym zrozumiał. cechy wolicjonalne, wykrwawienie się do ostatniej kropli krwi, bo to... To spotkanie tego potrzebuje. Więc w dzisiejszej sytuacji, przy, przy naszej dzisiejszej reprezentacji, to, że na przykład Piotr Kzieliński nie zaczyna meczu od pierwszej, od pierwszej minuty, ja bym to zaakceptował i to zrozumiał. Znaczy... A jeszcze mamy Kubę Modera, który no teraz już dochodzi do formy i to jest chłopak, który ma wielki talent, i wydaje mi się, że Piotrko, z Piotrowskim, tak? Mhm. tak? Tak. W tej parze by fajnie wyglądali obydwaj. A ty uważasz, że Moder to powinien w reprezentacji grać niżej jako szóstka, troszkę wyżej jako ósemka, Czy mieć takie ustawienie jednak, jak ostatnio go próbuje trener w klubie i cały czas go wystawia? No, czyli to on ta gra na dwie dziesiątki. Jedną z tych dziesiątek właśnie jest. Mniej bardziej ten. ósemka, łączący obronę i atak. Okej. Okay. No, ja myślę, że z tym Piotrem to też trochę jest tak, że to jest piłkarz, który ma największy problem. Jakby z taką bardzo szybką adaptacją yy, zmiany stylów i sposobu grania klubu a reprezentacji. No bo często jest tak, że piłkarz inaczej gra klub, tak. musi się szybko adaptować do trochę innej piłki w reprezentacji. Piotrek jest przyzwyczajony do tego, że tą piłkę dotyka non-stop. Bardzo często krótkim podaniem, przyzwyczajony jest jakby do innego schematu grania, i potem gdzieś tutaj musi grać troszkę inną piłkę, gdzie może w jego przekonaniu trochę za dużo od niego zależy, może trochę za duże są względem niego oczekiwania całej opinii publicznej. Jak graż w Neapolu, jak no zdobywasz Mistrzostwo Włoch, no to no przyjeżdżasz właśnie. po to, żeby te reprezentację troszkę niższą w rankingu jednak, jednak ciągnąć. Słuchajcie, yy, zmiany w sztabie reprezentacji, popatrzmy sobie może, jak to dzisiaj wygląda. No blisko 30 osób dzisiaj jest w tym sztabie Michała Prowierza, oczywiście to nie wszystko to są trenerzy, czy, czy analitycy, czy asystenci, bo y, tych osób takich stricte w tym sztabie sporto sportowym to jest chyba 12, to jest asystent Góralczyk, Mila, Bartosz, Dawidziuk, Oszust, Gwiazda, Małowiejski, w tej chwili też Dorna, Zalewski, Wojtarz, Włodarski, to są te, te nowe postaci na czas przygotowań do Euro 2024, oczywiście pracownicy federacji, no Marcin Dorna, dyrektor sportowy. Zaleski, czy też włodarski trenerzy, którzy pracują czy pracowali z młodzieżówkami? Ponadto Rejmoniak. No a potem już lekarz, fizjoterapeuci, dietetyk, szef kuchni, zastępca szefa kuchni, komunikacja, rzecznik prasowy. Niewiarygodne. To no trochę... źle było w ełkesie? Jak byłem trenerem? Razem z panem, który szczerze trawę z kierownikiem i z pięciu razem. No, no ja myślę, że, wiesz, ja myślę, że niewiele więcej było w takiej reprezentacji. Na przykład ja Strojlała. No ile tam mogło być osób w takim sztabie? No chyba więcej. No ale osiem maks. Na pewno nie no to 30. może osiem. Na pewno nie Myśmy, 30. Jezus, jak ja przypomnę, to nie do wiary. Trzydzieści osób to jest więcej niż... Każdy zawodnik ma jeden przecinek. Słuchaj, to dzisiaj wystarczy zobaczyć, je, jeden przecinek, to dzisiaj dwa zobaczyć dzisiaj wystarczy zobaczyć raz jeszcze ten dokument Tomka Smokowskiego o Korei W kadrze, tak? W kadrze, no, gdzie tak naprawdę miałeś Edwarda Kleindlista jako asystenta, tak? Miałeś w sztabie Władysława Żmudę. Też nie też wiem. I miałeś Józefa Młynarczyka, który przed meczem z Portugalią dzwonił do jakichś kolegów w Portugalii, kto ewentualnie zagra. <grywa> nie, że analitycy na każdym meczu, tylko, tylko na telefonie z Korei, gdzieś tam próba dotarcia do najświeższych informacji dotyczących reprezentacji Portugalii. No tak to, tak to, słuchajcie, wygląda. Zobaczmy sobie jeszcze tych nowych członków sztabu szkoleniowego. Cały czas świeże informacje na naszym portalu. Kanał Sportowy.pl, także odwiedzajcie te nowe postacie. Tak jak mówiłem, to Dorna Wojtasz Zaleski, a także trener, trener Włodarski. Poproszę Cię Michał jeszcze o raporcik na koniec, żebyśmy zobaczyli, jak to jak to wygląda w najbliższy weekend. Przełożony mecz Marcina Bułki. Łukasz Skorupski walczący o Champions League. To jest ciekawe. Skorupski i też Urbański, ten młody chłopak z Bolonii. Zirce. Z Zirkce można obejrzeć. można obejrzeć. Walczą o Ligę Mistrzów. Mecz z Monzą. Wojtek Graderby z Torino w sobotę o 18:00 Bednarek z Watfordem w sobotę. Bereszyński z Lecze. Bochniewicz z Heraklesem. Marikasz no chyba jeszcze nie będzie gotowy na, na spotkanie z Arsenalem. Dawidowicz z Atalantą, która wczoraj, no myślę, że. No niesamowicie. Ja myślę, że, wczor że wczoraj Atalanta to tak, e zabrała nadzieję kibicom Liverpoolu, zabrała pieniądze graczom, ucieszyła właścicieli firm bukmacherskich, No bo nie wiem, kto, kto postawił na porażkę u siebie Liverpoolu z Atalantą Bergamo. Na 43 meczach w europejskich pucharach Klop przegrał 5 razy. 5 razy. W tym dwa razy z Atalantą Bergamo tym dwa razy, raz to było w Lidze Ale mistrz. ja jeszcze bym się nie zdziwił, jakby to była powtórka finału Ligi Mistrzów, gdzie tam Jurek Dudek bronił Liverpool w Bergamo. Nie. Jeszcze pokażę Kawałd. Ja myślę, że gdyby było tak jak z Barceloną i meczu siebie na Enfield rewanżowy, no to może jakaś remontada, ale, ale nie sądzę, że w Bergamo to odrobią. Kiwior z Aston Willą, puchacz walczące o utrzymanie w drugiej Bundesligi. Co ciekawe, no Slautern w finale pucharu Niemiec a walczą o utrzymanie w drugiej Bundeslidze. W tej chwili są na miejscu spadkowym. Na przedostatnim miejscu jest drużyna Kaiserslautern, która straciła prawie tam 60 bramek chyba już w tym sezonie. Bartek Salamon jedzie do Krakowa na mecz z Puszczą niepołomicę. Sebastian Walukiewicz, którego też chwali go selekcjoner, że, to, że on jest naprawdę blisko. On jest blisko no, nawet do rozważenia, czy nie będzie piłkarzem wyjściowego składu. On, on jedzie do Lecze. Dalej pomocnicy, co przed nimi? saint saint fourian Metlons. Następnie Grosik. Tutaj poszuka sposobu na niebieskich. Marczuk z Krakowią. Moder z Burnley. Piotrowski, jakiś mniej poważny rywal w lidze bułgarskiej. Romańczuk z Krakowią. Bartek Sliż Gra u siebie z Filadelfią i Union. Następnie Szymański z Arisem. Sebastian Szymański, Kara Gümruk <grymruk> jedzie na spotkanie z Kara Gümruk, Paweł Wszołek do Częstochowy, Nikola Zalewski do Udine, Piotr Zieliński u siebie z Frozinona, 12.30 w niedzielę i nasi napastnicy: Rizespor, Antalia Sporczy, Adam Buksa, Robert do Kadyksu, Krzysiu Piątek z Pendik Sporem i Karol Świderski. Do Bergamo w poniedziałek. A tam nie ma coś z Robertem i kartkami? Jakieś przerwy? E, a no tak, Robert odpoczywa. Tak mi się wydaje właśnie. No to nie wiem, może jakaś reklamka w Warszawie? Spacer <coughs> nad morzem? Może Padelek, bo on ma te zawody jechać padlowe. O! No, wy go wkręciliście, bo nigdy wcześniej po, nie grał, prawda? Po, po, po ale po lewym też było widać, że momentalnie się odnalazł. No bo na wy, wy po raz pierwszy pokazaliście mu padel. Wiesz, to nie ja wiem, nie, czy my ja byliśmy pierwsi, ale chyba tam pierwsza, jedna z pierwszych gier i od razu było widać, że łapie o co chodzi. I ściany i te rzeczy, więc ta taka wrodzona sprawność, sprawność o której ty mówiłeś, to wydaje mi się, że, no, że lewy też to ma. Umówmy się, Robert Lewandowski ani nie jest najsłabszy, ani nie jest najgorzej skoordynowany, więc myślę, że sobie radzi w różnych, w różnych sportach. Czy mamy, panie Michale, na koniec te plansze dotyczące. Naszych gości, ich konfrontacji z finalistami Euro. No to, to poprosimy, bo, bo, bo pewnie nawet nie pamiętacie waszych bilansów z tymi drużynami, które, z którymi gramy na mistrzostwach Europy. Poczekaj, nie pokazuj. Łącznie, yy, jak Wam się wydaje, ile razy zagrałeś łącznie z Francją, Austrią i Holandią? We Francji remis, w Polsce remis dwa mecze, później zagrałem z Francją mecz towarzyski, to jest trzeci raz, trzy razy. Z Francją? Z Austrią tak. ile razy? Z Austrą, chyba nie grałem z Austrą przeciwko. no GKS-ie? Takie 4-3 takie było. Kosa chyba bram No i niestety nie pamiętam. No A z Holandią? Na pewno w takim meczu, właśnie w tym przed mistrzostwami w Szwajcarii. I wcześniej był jeszcze jakiś mecz, a ja chyba nie grałem w tym meczu. Taki, Czyli gra... prawdopodobnie jeden. Mogłeś mecz. grać w tym 2-2, co Kowal strzelił ze strego konta? Tak, ale nie grałem, chyba w nim nie grałem. Nie, nie grałem, bo wtedy ja, ja byłem. W dwóch reprezentacjach. Mogłem grać też w młodzieżowej, bo byłem młody. Wiesz. No to y, weryfikujmy, y, jaka jest odpowiedź komputera. O, Cztery, tak. dobrze widzisz, dobrze. Towarzyski z Holandią, towarzyski z Francją i eliminację Euro 96, jak to w ogóle brzmi. Ale zobacz, dwa remisy no, we i... Francji i w Polsce. W Zabrzu. I to był chyba taki mecz... Naprawdę na de pres debiutował Tomek Iwan, co zremisowaliśmy w Juskowiaka? Tak. E, asysta Kowala, a w Polsce to był taki mecz, ja byłem na tym meczu, to był w Zabrzu mecz, e, złamał nogę Marek Koźmiński w tym meczu. A kto strzelił gola? No nie mogli nikt bo 0-0 było. To nie na ten mecz chodziło. Ma, Francja-Polska ja czy 0 ja, ja, ja nie wiem, czy nie grali z bratem w tym meczu. Polska, Francja, 0-0. Tak. Marek chyba złamał nogę w tym spotkaniu, a Tomek Waldo krył kantonę I, i, go, i go niesamowicie na tym błocie zabrskim wykrył. No to teraz idziemy do meczu. Ja miałem chyba dwa mecze. Jeden z Holandią i jeden z, z Francją. Z Francją a. chyba mój debiut i. Wtedy 1-0. 1-0, tak. I też zagrałem ze swoim bratem. O, hmm. Więc mamy takie mecze, gdzie z no, bratem to zagrać, Michał, zaraz tutaj e... sprawdzi, czy, 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 czy grał twój brat. O proszę, no też trafiłeś, no to tak jeszcze wiesz, no widzę, że pamięć starszych. Co u mnie z tymi meczami, to tam nie trudno trafić. Jak w młodzieżówce, to, nie ja sobie przypominam, ja strzeliłem bramkę Holandii. Czekaj, Holandii? Chyba <laughs> Holandii. W młodzieżówce, przecież ja nigdy bramkę gdzieś strzelałem, ale chyba strzeliłem gdzieś tam w Młodzieżowej. No tak. Ale rzeczywiście, ja też, ja też byłem przekonany, że grałeś z Austrią w tym meczu w Katowicach, tam chyba w 1994 roku, gdzie jeszcze Andrzej Rudy grał, no ale chyba też byłeś się do Ja byłem, miałem 20 lat, grałem w reprezentacji olimpijskiej, zadebiutowałem w wieku 20 lat w pierwszej, ale mogłem grać jeszcze w Młodzieżowej, no bo miałem 20 lat, więc grałem i w pierwszej, a jak były ważne mecze w Młodzieżowej, to cofałem się do Młodzieżowej. Graliśmy jakieś eliminacje do mistrzostw, nie wiem, Europy prawdopodobnie. I pamiętam właśnie ten mecz, że chyba strzeliłem przeciwko Holandii i później graliśmy z Portugalią chyba w Szczecinie. Mm -hmm. Zobacz jaką mam pamięć. Jak się tak postaram, to... Jak w Szczecin to pamiętasz. <laughs> Pozdrawiamy kibiców w Szczecinie. <laughs> Okej, okay, słuchaj. Ja jeszcze tylko sprawdzam tutaj i, i, już, i, już, i już kończymy, bo właśnie chciałem zobaczyć tylko czy dobrze pamiętam, że twój brat również grał w tym meczu 16 listopada 1994 roku, gdzie było 0-0 gdzie było z Francją, ale coś nie, mogę tego, coś nie mogę tego zweryfikować. Patrzę, tak, grał twój brat. Grał twój brat, słuchaj. Wyszliśmy wtedy w składzie Wandzik, Wałdoch, Marek Świerczewski, Jaskulski, Piotr Świerczewski, Sylwester Czereszewski. Marek szedł o 29, zastąpił go Jacek Bąk, Romek Koseckich. Heniu Bałuszyński, Andrzej Juskowiak, Krzysztof Warzycha na zmianę jeszcze na, za Bałuszyńskiego wszedł. Darek Gęsior, tak wyglądała. No i wyniki sądy, na koniec. Czy jest wiara w narodzie? Czy Polska pokona Holandię? Czy będzie remis? Czy jednak Holendrzy? No słuchajcie, nie jest tak najgorzej. Widzę 27% yy, uważa, a oddano tych głosów prawie 3000, że, że Polska wygra. 36%, że zremisuje. 37%, że Polska ten pierwszy mecz na Mistrzostwach Europy przegra. No to myślałem, że tutaj będzie, będzie bardziej pesymistycznie, ale, ale widać, że być może no tutaj coś, coś kibic docenia, że się ruszyło. Ja widzę w tym meczu szansę, że, że tam możemy jednak z tą Holandią w pierwszym meczu powalczyć. Może będzie remis, tak tak mi się tak wydaje. No to tak Czyli ty byś na remisik postawił? Postawiłbym chyba na remisik, a nawet może nawet na wygraną Polaków, bo dla mnie, Austr ja wierzę dzisiaj, cenię reprezentację Austrii niż Holandii. No ale to, to ja wam powiem, że to takie nawet wygrana w pierwszym meczu, jak nie przegrasz za wysoko, w dwóch następnych odpukać, gdyby tak się wydarzyło. No też może dać wyjście z grupy, bo jednak pamiętajmy, że. Awans bezpośredni, dwa zespoły z grupy. Mamy sześć grup i cztery drużyny z trzecich miejsc na sześć grup też, też wychodzą. Wspominając Portugalczyków, którzy z trzema remisami wyszli z grupy i zdobyli mistrzostwo. No i tak naprawdę wygrali jeden mecz półfinałowy: chyba dwa. Jeden. Z Walią na pewno wygrali. No i tyle. I, 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 i finał, dogrywka. A, dogrywka, Eder. czyli tak. W oni na... 90 minut do wygrali jeden, jeden mecz. Jeden mecz w półfinale. No. idziemy po złoto, panie Marcinie. No ja mateusz nie chcę ulegać tej takiej trochę iluzji, którą przed wielkimi turniejami tworzymy i zaczynamy nagle zespoły, które 6 miesięcy przed turniejem są nieosiągalne, trochę licować z naszymi, bo, bo bardzo chcemy. Więc ja temu nie będę temu nie będę ulegał, ja powiedziałem, ja będzie jeden punkt, to, to dla mnie ja tego ja reprezentacji też nie będę nie będę krytykował, bo Będziemy grali z dużo lepszymi reprezentacjami niż, niż sami aktualnie jesteśmy. Słuchajcie kochani, bardzo dziękujemy za dziś. Życzymy wam Dziękuję. dobrego weekendu. Liczymy, że będziecie z nami w niedzielę w loży, w loży piłkarskiej. My tak się rozkręcimy z tym magazynem i będziemy spotykać się w każdy, myślę, że piątek, żeby sobie pewne rzeczy nakreślić, przeanalizować. Będziemy się też łączyć z różnymi miejscami w Europie i, i będziemy raportować, co dzieje się w reprezentacjach naszych rywali. Dzisiaj pogadaliśmy tylko troszkę o Holandii z Janem Dezewem, natomiast myślę, że od następnego magazynu będziemy chcieli sobie robić takie, takie pigułeczki: co w Holandii, co w Austrii, yy, co we Francji. Pan Piotr, dzisiaj wiem, że na kongres medyczny się wy, wy, wybiera, będzie. Trzeba dbać o zdrowie. Tak, będzie dbało o zdrowie. A mogę Pan... jeszcze kogoś pozdrowić? Pan Marcin będzie rozgrywał Mecz Polska Grecja kulinarny. Tak. Kulinarny? No, nie co? do końca kulinarny. Ja, ja, ja ci powiem, że tę kartę to znam na pamięć. Ech, zostawmy to. Kończmy, szanowni. A ja będę oglądał mecze wieczorem. Bardzo ale, ale ja nie żartowałem, bo chciałem powiedzieć, bo Oskar zawsze ogląda kanał sportowy, który mieszka na co dzień. Twój bratanek. Bratanek, który mieszka na co dzień w Dubaju i, i chciałem kogoś go kogo pozdrowić, bo może będzie oglądał również ten odcinek kanału sportowego. Ja ostatnio Słyszałem właśnie dobrą anegdotkę, że, że twój, twój bratany, który no, też trenował piłkę, w pewnym momencie przestał. A nie miał tego talentu, co ja, więc... No ale nie, słyszałem, że właśnie gdzieś tam spotkał na gierce w Dubaju Kazia Sidorczuka. A coś też słyszałem, ale ostatnio, bo on pracuje w liniach lotniczych, leciał z Frankiem Ribéry i robił zdjęcie. No, no też, tak. mija się gdzieś tam w tym samolocie z fajnymi ludźmi. No, słuchaj, Piotr, są takie miejsca, gdzie człowiek może kalkulować, że kogoś spotka. No, ale to, to z... A zwłaszcza w samolocie. A zwłaszcza w samolocie. Bardzo dziękuję, Piotr Świerczewski, Marcin Grzebłakow. Bardzo. bardzo Wam za to spotkanie dziękujemy. Dobrego weekendu, dobrego piątkowego wieczoru. My z Marcinem pewnie zobaczymy się z Wami wypoczęci w niedzielę o godzinie 10 w Loży Piłkarskiej. Kłaniamy się. Oficjalnie jesteśmy partnerem reprezentacji Polski. Nieoficjalnie jesteśmy na Ty. Tyskie.